Państwo, pierwsza taka bardzo porządkowa sprawa, jest to bardzo dużo, nasza siedziba dzielnicy jest nieduża, co chyba świadczy o oszczędnościach samorządu lokalnym bardzo dobrze. Ja wstępnie wyraziłem zgodę, żeby pani z Fundacji Stańczyka filmowała obrady. Pani twierdzi, że będzie filmowała radnych, a nie zaproszonych gości. Tak. Jeżeli ktoś z Państwa ma coś przeciwko, to oczywiście możecie zgłosić sprzeciw, natomiast pamiętajmy, jesteście z osobami publicznymi i ja najbardziej prawo zezwalam na takie kręcenie. Czy ktoś z Państwa ma jakąś uwagę do tego nagrywania? Cieszę się. Szanowni Państwo, witam wszystkich panów, panów radnych, witam wszystkich gości, przedstawicieli szacownych placówki, jaką jest SKOS, przedstawicielka ZIKIT-u, jest też z nami pan konserwator miejski, mamy przedstawicieli też OKRK, mamy też uczniów mamy też z programu Uczeń Obywatel, mamy też przedstawicieli Stowarzyszenia Wisła Desiusza. Witam też wszystkich innych gości, oczywiście Fundację Stańczyka już od 2 miesięcy. Szanowni Państwo, stwierdzam obecność Państwa radnych zapewniających forum. Otwieram 37. sesję Rady Dzielnicy 7 Zwierzyniec. Proszę Państwa, jak zawsze na początku musimy ustalić porządek obrad, ponieważ wpłynęło część projektów uchwał w terminie krótszym niż 10 dni. Od tego zaczniemy i potem powiem, jak będzie to wyglądało po kolei. Znaczy, szanowni Państwo radni, zaczynamy od głosowania, od wprowadzenia projektów uchwał dzisiejszej obrady. Od druku 410. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku pod dzisiejszej obrady? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 411. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 412. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 413. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 414. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 415. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 416. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 417. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 419. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 420. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś z Państwa radnych chce jakoś uzupełnić porządek obrad? Wpłynął wniosek o wycofanie druku numer 406 przez projektodawców. Także ten druk będzie wycofany z dzisiejszych obrad. Szanowni Państwo, jeszcze tylko jedno w formie uzupełnienia. Przyjęliśmy porządek obrad, tylko taka mała zmiana będzie. Przyjdą również do nas środowiska przedstawicieli reprezentujących rowerzystów krakowskich. To zrobimy tak, jak oni się pojawią, a skończymy rozmowę na temat Parku Wytrzymsza, to wtedy te projekty uchwał wejdą jako pierwsze pod obrady, dobrze? Tak, żebyśmy... Oczywiście wszystkich gości zapraszamy na posiedzenie całej Rady, aczkolwiek potrwa to dzisiaj bardzo długo. Natomiast żebyśmy nie zmuszali gościa do siedzenia podczas obrad na tematy, które załóżmy były interesujące. Więc tak, taki porządek obrad.